Cześć, znowu Darek Kraśnicki. Druga część filmu o synchronizacji obrazu kamery z dźwiękiem dyktafonu. Klikamy w ikonkę Studio Vegas. Program się otwiera. Tworzymy nowy projekt pod tytułem Synchronizacja obrazu i dźwięku. No, trochę to pisanie powoli idzie. Synchronizacja obrazu i dźwięku. W domyśle z dyktafonu importujemy wcześniej nagrane pliki. U mnie te pliki znajdują się w dokumentach Imported Media i przeciągamy, zaznaczamy oba pliki i przeciągamy. Ładnie znajdują się tutaj w Sony Vegas już przeciągnięte gdzie trzeba. No, przeciągnąłem, ale widzę, że muszę tutaj plik z dyktafonu umieścić pod plikiem dźwiękowym z kamery. I teraz właśnie widzimy tutaj dokładnie te trzy moje klaśnięcia. I precyzyjnie musimy je tak nastawić pod siebie, aby nikt nie rozpoznał, że były nagrywane z innego urządzenia, żeby dźwięk korespondował z ruchem ust. No, takie moje jakieś tam ostatnie przeglądnięcia tego filmu. Przeglądamy sobie. I teraz jeszcze robimy wyciszenie ścieżki oryginalnej dźwiękowej. Widać, że się zrobiło tak na fioletowo. No, puścimy sobie jeszcze tam filmik parę razy. I za chwilę zrobię edycję, czyli wycięcie tych niepotrzebnych fragmentów, które się nagrały. Głównie chodzi o to moje klaskanie. W tej chwili to tylko takie sobie przeglądanie filmiku. Próbuję, o, robię split i pliki niepotrzebne. Czy części niepotrzebne plików muszę usunąć, jeszcze tutaj kawałeczek i za chwilę przesunę to do samego początku linii i w tej chwili w zasadzie można już robić filmik. Make movie, normalnie robię to save na mój dysk, ale tutaj dla tej skasujemy to. Także dziękuję bardzo, mówił wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. Chętnie usłyszę komentarze no, na temat w sumie tej metody. Wprawdzie nie mojej, ale być może bardzo przydatnej. Dziękuję bardzo.